Szanowni, zdań kilka na temat tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj na naszym spotkaniu. Ważna tożsamość, ważny algebraiczny związek, który bardzo często występuje, czy pomaga rozwiązać różnego rodzaju zadania olimpijskie. Tak zwana tożsamość Sophie Germain. Matematyczka na przełomie XVIII i XIX wieku, żyjąca francuska matematyczka, autorka wielu ważnych rezultatów, no w tym także tej tożsamości. A jak ona wygląda? No po prostu chodzi o rozkład na czynniki takiej kombinacji a do czwartej plus 4b do czwartej. Będziemy przyjmować, że to są liczby naturalne a i b. No i można to przedstawić w postaci takiej sumy kwadratów, którą można uzupełnić do pełnego kwadratu. No i to będzie nas kosztowało dodanie tutaj podwojonego iloczynu pierwszego i drugiego wyrażenia, czyli 4a kwadrat b kwadrat. I to następnie to, co dodaliśmy, trzeba odjąć, żeby równość pozostała prawdziwa. A zatem ten pierwszy nawias się zbierze, te pierwsze trzy składniki zbiorą się do pełnego kwadratu a kwadrat plus 2b kwadrat do kwadratu. A to będzie kwadrat wyrażenia 2a razy b. No i stosując wzór na różnicę kwadratów, dojdziemy do takiego wyrażenia, które można jeszcze troszeczkę uprościć, na przykład zauważając, że tutaj a kwadrat plus 2b plus b kwadrat to jest a plus b do kwadratu i jeszcze 1b kwadrat, a tu będzie, znowu tutaj jest pomyłka, bo brakuje dwójki. Dlaczego brakuje tej dwójki? Wydawało mi się, że poprawiłem to. A tu będzie a minus b do kwadratu i jeszcze 1 b kwadrat. No i od razu zadanie, które aż się prosi, takie zadanie, w którym można wykorzystać tą tożsamość Sophie Germain. No mianowicie, jeżeli n jest liczbą naturalną większą od jedności, to mamy wykazać, że liczba postaci n do czwartej plus 4 do nt jest zawsze liczbą złożoną. No gdyby n było parzyste, no to oba te składniki są parzyste, więc ta liczba jest większa od dwójki, jeśli n jest większe od jedności i dzieli się przez 2, więc musi być liczbą złożoną. Natomiast jeżeli jest to liczba nieparzysta, n jest liczbą nieparzystą, to musi być w postaci 2k plus 1, gdzie k jest co najmniej 2, tak? Bo n musi być, g jest co najmniej 1, bo n musi być większe od 1. No i 4 do n tej to jest 4 do 2k plus 1. Ten drugi czynnik, no bo pierwszy to jest po prostu n do czwartej, tak? Więc to sobie zachowamy. No i ta czwórka tutaj pochodzi z tej jedynki w wykładniku, a to można zapisać w ten sposób, czyli b to b z tożsamości Sophie Germain, to będzie po prostu 2 do potęgi k tej. No i podstawiamy po prostu do wzoru na tożsamość Sophie Germain. Tak to wygląda. Tutaj jest to 2b do kwadratu, tak? 2 do k tej do kwadratu to jest 2 do 2k i jeszcze jedna dwójka przed tym stoi. O, ta dwójka i ta dwójka, w zależności od tego, w którym nawiasie jesteśmy. No, rozłożyliśmy liczbę n do czwartej plus 4 do n tej na czynniki. Teraz trzeba się tylko przekonać, że ten mniejszy z nich nie jest równy 1, tak? Bo gdyby tak było, no to to nie musiałaby być liczba złożona, ponieważ nawet liczbę pierwszą można przedstawić jako iloczyn jedynki i jej samej. No, ale sprawdźmy. To jest ten mniejszy czynnik, bez wątpienia. No i to można znowu zapisać tak jak tutaj to było zapisane. No i cóż, no najmniejsza wartość tego wyrażenia
podniesionego na kwadratu jest wtedy, kiedy ono jest równe 0. Nie, jest to poza tym liczba dodatnia, nieujemna. Więc to jest z całą pewnością większe od 0. A tu dla k równego 1 to jest 2 do kwadratu, czyli 4. Im większe jest k, tym większy jest ten składnik. No, 4 jest z całą pewnością większe od jedności, więc ten mniejszy czynnik jest tutaj większy od jedności i w związku z tym to jest faktycznie rozkład tej liczby na dwa czynniki. Dokonany dzięki wykorzystaniu tożsamości Sophie Germain.